Kompromis. Kompromis. Tak. I to jest dobra rzecz. Każdego razem jechałem do domu, do biuro, do sali. Pamiętamy, że nie zawsze jest mój strona albo swoja strona od czasu do czasu. Nie jest mój, nie jest swój. To jest w środku. Drugi dyskusja jest o temat błogosławieństwa. Bo zwykle mówimy, kiedy jest mezuza na drzwi, prywatne, w domu. Tak Tora mówi, swoje dom, albo swoje mieszkania. Jest dyskusja, jeżeli to nie jest dom, jest biuro albo synagoga. Nie ma obowiązek dać mezuza i stówka i tak dalej. Jest taka dyskusja, jest jedna opcja, że dom jest tylko, nie jest miejsce tylko, gdzie mieszkamy albo spamy. Też na przykład, gdzie jemy. Tutaj od czasu do czasu jest ludzi, które jeść i śpią. Spać, śpi. Jak rabin ja mówić, jeżeli każde 5 minut ktoś robi tak, nie jest na pewno śpi. Ale ostatni słów w mezuza nie jest swoje dom, swoje bramy. Mezuza dajemy na nasze drzwi swoje domek i bramy. Co to jest brama? Ktoś ma w domu bramę, mamy drzwi. Brama jest publicznym miejscem. Brama miasto, brama ratusz. I też, moja opinia, brama jest miejsce publiczne. I ten uniwersytet, mamy kilka powodów, dlaczego mamy mezuza z błogosławieństwa. Jeden, bo to jest jak dom dla studentów, dla profesorów, nauczycielów. I drugi to jest miejsce publiczne, bardzo ważne dla naszej gmina Wrocławia, nie tylko gmina żydowska. I ten kompromis, jak ja czuję się tutaj, w tej katedra, bo każda uniwersytet ma nie konflikt, ale jedna strona jest bardzo profesjonalna, nauka, po prostu, zasada. I druga strona jest atmosfera i miłość i dobra relacja nauczyciel z studentami i tak dalej. I tutaj ja myślę, że mamy dobry balans dzięki profesor Rodzicki i każdy nauczyciel. I teraz ja mamy dwa błogosławieństwa, jeden na mezuza i drugi Szechia. Nie wiem, czy pan chce mówić Szechia, czy ja? Okej. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר קידשנו מצוותיו וציוונו לצבוע מזוזה. אמן. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. אמן. תרס תתקודד לפרובלם. פרובלם. מה תן כלי. מושימי צ'קת דבג'י שתרי גודשי. או שפה מצמיע קשתי כשישת מן עצמי. Witam, dziękuję bardzo. I kolejna uroczystość, ostatnia przed wręczaniem dyplomów studentom, to dalsza część będzie już na dole, to jest odsłonięcie tablicy darczyńców Katedry Judaistyki im. Tadeusza Taubego. To przed wejściem do czytelni zapraszam wszystkich Państwa. To tylko jedna minuta, chciałbym te tablice odsłonić.